Cześć siemaneczko, witajcie, z tej strony The Dawid Gins, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Od Wieśniaka do Cwaniaka i oczywiście ze mną Mati Konix. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię serdecznie, miły chłopaku. I witam was w kolejnym odcinku z października. Tym razem zajmiemy się już takimi więcej pracami polowymi, w końcu jakieś siewy. Jak widzicie, wapno przywieźli nam. Postanowiłem, że wezmę razem sobie z dowozem te wapno, także wyszło tam lekko ponad 1500 zł za te 10 ton, które tutaj jest. Mati, ty jak chcesz, to możesz uciekać co do swojej pracy, czyli Mati tam będzie prasował ostatnie pole chyba, jak dobrze pamiętam, jest do sprasowania. A my sobie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się rozwalaniem wapna oraz siewami łąki na polu tutaj naprzeciwko. Przygotowałem to pole już tutaj wcześniej, bo trzeba było tam jeszcze wapno rzucić, musiałem to drugi raz skultywatorować, także przygotowałem to pole już tak, jak po prostu ma być. No i teraz ciśniemy elegancko z tym rozrzucaniem tutaj wapna. Ogólnie tak, postanowiłem, że wezmę te 10 ton tutaj, bo jest jeszcze pole 11 do rozwiezienia wapno, także jeżeli szybko tutaj się uwiniemy z tym, to oczywiście Mati potem, jak ja będę sobie siał, to on będzie mógł sobie na tą 11 również tam jechać. To jest niedaleko, to jest oczywiście tamto pole, gdzie Mati sobie kosił. Kto nie widział poprzedniego odcinka u Matiego, oczywiście ze żniw soi, to serdecznie na niego zapraszam. Zobaczycie, ile tej soi tam sypnęło, bo całkiem sporo, nie myślałem szczerze, że tyle tej soi po prostu będzie. Także dobra, ja tu widzę, że mamy załadowane już poza odcinkiem, sobie trochę załadowałem, żeby tutaj się nie męczyć jakoś z tym dużo. I teraz tak, zostawiamy sobie i można sobie cisnąć. Zobaczymy, czy Władek da radę. Mi się wydaje, że powinien sobie dać radę z tym tutaj rozsiewaczem. Wziąłem Władka, nie Ciapka, tylko ze względu na to, że Ciapek nie da rady z Wałkiem. Gdyby tu Wałka nie było, no to bym wziął sobie Ciapka, żeby Mati później nie gadał, że ciągle Władkiem jego robię. No ale że jest Wałek, no to musimy ogarnąć sobie Władkiem. I mi tylko powiedz, ile ty na godzinę jeździłeś z wapnem? 10, 9. Dobra. To my sobie tutaj jedziemy i coś tutaj spróbujemy ogarnąć. Ogólnie tylko sobie zobaczę, czy ugniatanie jest włączone. Włączmy, bo jest wyłączone. I dobra, teraz tak. Tu sobie wycofniemy, pięknie, i sobie ustawmy bieg ten, to będzie te 10 na godzinę, o i pięknie, no i dobra, działa? Działa, poszło. No i zobaczymy, jak to jedziesz, będzie nam tutaj to wapinko szło. Chyba pierwszy, o, gdzie ty się tu tak rozpędzasz? Ustawmy te 10 na tempomacie, bo to jest najgorsze we Władku, co zauważyłem, że jeżeli mamy bieg dany, którym pokazuje, że jest 10 na godzinę, a jedziemy z górki, to Władek sobie nawet pojedzie 20 na godzinę. Dlatego trzeba włączyć ten pomoc, żeby on go tutaj troszeczkę trzymał, tak jak już to powinno być. Dobra. Jeżeli co tu jeszcze, jak jadę koło tego stogu, jak widzicie, stóg kolej znów nam się powiększy, bo zebrałem sobie z dwóch pól. Także patrzcie, ile tego stogu jest. Jeszcze trochę dojdzie, bo Mati tam prasuje. Także jeszcze nam trochę tych balotów dojdzie. Dwa baloty zabrałem i dałem krowom, bo już słomy nie miały nic. Także krówki tam dostały. Ogólnie krowy na razie mają tylko siano, więc przydałoby się jakiegoś tam TMR-a zrobić im jeszcze. Ale to mówię, nie chciałem na odcinku się tym bawić, bo ja już raz zrobiłem tym naszym... No i raz zrobiłem, Mati nie robił ani razu, więc na Matiego jest kolej, żeby on nagrył z tego. Nie wiem, czy robiłem, czy nie robiłem. Nie robiłeś, nie robiłeś. Bo ja wiem o tym, że nie robiłeś. Jesteś pewny? Tak. Mi się wydaje, że ani razu nie pamiętam czegoś takiego, żeś robił. Wiem, że na pewno, żeś poza odcinkiem, żeś się tam je pytał, ile trzeba ładować. Możliwe, że raz tylko robiłeś coś mi świta, że tylko ten. Ze względu na to, żeś tam się pytał i ładowałeś chyba jakieś 2,5 tony tylko w ten te paszowóz, żeby nie podnosiło. No poza odcinkiem, no wiadomo, że cały czas, ale na odcinku na pewno raz musiałem. Niemożliwe, żeby na nie razu nie robił. No nie wiem, mi się wydaje, że ja robiłem na pewno. Czy ty robiłeś, to tego ci nie powiem, bo... Ty robiłeś, bo to na twoim odcinku ten paszowóz był. No tak. To akurat był na moim odcinku. Nie wiem, ja na pewno będę lubić robić... No na nowym paszowadzie to ja mogę w każdym odcinku robić. Ja też. No. Na tym to wiecie.
Trzeba rozpruwać belki duże. No. Ten cały odcinek musiał robić tylko do TMR. Bo kostki to się już pokończyły. Znaczy kostki zostało tylko siana kostek, a słome kostki się skończyły. Ale ogólnie da się robić TMR bez słomy. No tak. Więc wiesz, więc można by było, tylko że... Tylko to właśnie jestem ciekaw, bo skoro można ze słomą i bez słomy, to czy jest jakaś różnica? No nie, po prostu dajesz wtedy więcej tego, słomy i siana. Tylko więcej tracisz, a słoma dajesz kiszonki i siana więcej, a słomy nie dajesz, ale za to jak dasz słomę, no to na przykład możesz sobie zaoszczędzić trochę na tej kiszonce. Na kiszonce, bo na kiszonka najbardziej jakby z tych trzech rzeczy jest... No ja zawsze dawałem, że dawałem... czekaj, jak ja zdawałem 40% siana, 40% jakby kiszonki i 20% słomy z całego tego, tej pojemności naszego tego. Więc wtedy tak to wychodziło. Ale moim zdaniem lepiej dawać słomę niż stracić więcej kiszonki. No to tak, to tak. Akurat pod tym względem to na pewno. Ja wam powiem, to wapienko idzie całkiem spoko. Oj, żeśmy się zawinęli. Jakoś troszeczkę już nam tego było, tam 10 ton, czy te 10 ton starczy na to pole, czy zostanie jeszcze, to nie mam pojęcia. Maty, jak wszedł na sejwa, to się zdziwił, ile ja tego kupiłem, ale mi się wydaje, że nawet te 10 ton to jak 5 ton tu pójdzie na to pole, to na tamto na pewno nie starczy. Tyle wam powiem, że, więc na pewno pewnie gdzie musi jeszcze dokupić, bo nie wiem, czy gdzieś jeszcze wymaga, czy nie. Na tym polu, gdzie ty robisz, czy wymaga? Chyba tak. Jeszcze wiesz, gdzie wymaga wapna, wymaga jeszcze 92. A, po czyli tej. Czyli trzy pola. Czyli te, co robisz teraz, 11 i 92. A tam, gdzie ty robisz? Wapna. Nie, no tu nie. Przecież to było dawane sezon temu. A, no nie, bo myślałem, że po swojej wymaga, ale dobra. Dobra, to sobie te nie, jak no wymaga? To raczej, no to nie starczy wapna. Trzeba no na pewno. Dokupić znowu. No, dokupić trzeba, teraz będzie znowu, ja pito, ale przecież to myśli, że jak teraz nam zabierzą za te pieniądze, za, no wiesz, za dzierżawy, to my się nie wypłacimy. Znaczy, no tak naprawdę to za każde przewinięcie wychodzimy tylko 500 na minusie. I no to do grudnia będziemy mieli zero pewnie. No. I w grudniu zarobimy z 70 tysięcy i do stycznia, zanim zaczniemy coś kupować, w marcu już będziemy mieli 50 tysięcy. Albo 60 tysięcy, bo na wszystko nam będzie potrzeba pieniędzy, znowu ja pitole. Setny odcinek i my znowu życie na krawędzi. No bez kitu. Nic się nie zmieniło przez odcinków. No. Nie mieliśmy pieniędzy i dalej nie mamy. Ja pamiętam, jak my żeśmy gadali, że szklarnię mieliśmy stawiać. No, ja też. Żeśmy ją postawili. Jo. Dobra, ale na początku serii pamiętam, każda złotówka się liczyła i teraz znowu tak będzie. No. Teraz. Tylko teraz jest taki plus, że tam w zimę mieliśmy po 30 tysięcy, teraz mamy po 80. Ale i tak złotówki się liczą. No. Nie no, 30 to my nawet... Nie, w pierwsza zima jaka była, to my nawet 30 nie zrobiliśmy chyba. No nie, bo wtedy nie było ani ziemniaków, ani nic. Znaczy ziemniaki były w pierwszym sezonie. Tak? Już. No tak, bo ziemniaki są od początku. A. No ale to wtedy wiesz, ile my tych ziemniaków mieliśmy, gówno. No wtedy to tylko malutkie pole było zasadzone. Wtedy w ten, bo my mieliśmy przecież te pola niedołączone, te, tu no. Tu no tak, ten lasek był wszystko. No, dobrze, ten lasek żeśmy chociaż zrobili, to on trochę uratowało wtedy. No. 20 tam tysięcy żeśmy zarobili z tego lasku i doszło nam, widzicie, pola. To akurat był dobre, także... Ale to była akurat fajna akcja, im brakuje. Fajna akcja i jeszcze inwestycja. Ja myślę, że jeszcze kiedyś to powtórzymy coś takiego, że kupimy las i będziemy... No ogólnie mamy na polu 80, 89 chyba to jest pole, gdzie tam jest las, 87 i tam jest dużo tego lasu, tylko że to pole nie możemy nic tam robić, bo to pole jeszcze nie należy do nas. No, mieliśmy wykupić te dzierżawy, żeśmy jeszcze nie dokupili. A w ogóle ile jakbyś możesz zobaczyć, ile mamy dzierżaw wszystkich? No dzierżaw mamy 4 teraz, chyba. Myślę sobie za 200 tysięcy za to wszystko. No 4. Oj. No czekaj, zaraz powiem. Za naszą największą dzierżawę, ona kosztuje 100 tysięcy. No właśnie. Zaraz ci policzę. No 200 tysięcy trzeba będzie wydać pewnie, żeby wykupić to wszystko. Zaraz, no tak. Zaraz ci powiem. Już liczę. To licz. Wiesz ile będzie? No ile? 190 tysięcy. No właśnie. No to 190 tysięcy musimy wydać na pola, które mamy, ale po to, żeby były nasze. Kurde. No tak. Ci powiem. No najwięcej, no to te... nie ładuje. Ta. No bo nie znaczy, mam...
Nie mam tego. Tego pola, tego 1,5 hektara to my na pewno nie zdążymy wykupić po 3 sezonach, więc pewnie tamte pole będziemy musieli oddać dopiero po jakimś czasie. Na pewno je odkupimy kiedyś, ale teraz będziemy musieli oddać po 3 sezonie. Ale to duże? Tak. No tak. No tak mieliśmy. No chyba, że sobie weźmiemy i powiemy, że spłacimy je na 2 ratach, nie wiem, po 50 tysięcy. No to trzeba by było się z właścicielką dogadać, czy tam właściciele, nie pamiętam kogo to wybraliśmy. Chyba od właścicielki. Nie, ona chyba taka mało rozmowna była. No. Kurwa. No nie wiem, nic, będzie trzeba jakoś to ogarnąć, jak my to zrobimy. No na razie jeszcze, teraz będzie jęczmień, bo jest zasiany jęczmień i potem jeszcze po jęczmieniu jeszcze jedną uprawę. Ja soję bym dał. No ja też. Żeby zarobić z tego w miarę. Jo, ktoś da soję po jęczmieniu. No soję damy, to tam zarobimy gdzieś w granicach 13-14 ton mamy z tego. No, to tak powinno być gdzieś, więc... Więc zobaczymy, ile to tak naprawdę tego nam tam wszystkiego wyjdzie. No, najbardziej zobaczymy, jak z tego jęczmienia. O, no to dobrze. To ja akurat to odepnij, podepnij mi tam siewnik. A ja sobie jeszcze chwilę tu porozwijam, bo mam tutaj ile? 15 zaraz minut odcinka, także ja sobie to ten to RCW rozwiozę i ty sobie będziesz mógł już się bawić dalej. Dobra, dzięki. Tu sobie tylko cofniemy. O. Ale ty się klimat o tej gospie zrobił, ja pierdziele. Jak to jest ciasno. No. Zajebiście. Jest ciasne, ale własne, jak to się mówi. To. Więc przez to tak mamy. No ale trudno, no trzeba by ze wszystkim powoli ruszać. Powiem tak, po setnym odcinku my musimy tu zrobić glow up, normalnie nie wiadomo jak to. Wielki. Bo tu trzeba ruszyć się, bo my coś czuję, że jakbyśmy chcieli, to my nawet tu możemy 500 odcinków zrobić i dalej będziemy mieć Władkiem i 30. No tak, także no. To trzeba wszystko... A pieniędzy dalej nie będziemy mieli, a nie wiem co się no. Nie stanie. Trzeba przyspieszyć, zawsze w każdej serii po ostatnim odcinku dopiero ten. No, przecież ja po ostatnim odcinku na starości to też nagle przebudowy, kupno do ciągnika po 200 koni. Ja. Na M-Kriku tak samo, nagle pola sobie przypomniałem, że trzeba kupywać. No, tak wy widzicie. Tak to jest, no i... Teraz ogólnie będzie więcej odcinków. Mi się wydaje, że ogólnie na sąsiadach się szybciej rozwiniemy. Nie wiem. Teraz, teraz na przykład, to... Bo, patrz, bo tam mamy 25 odcinek i my, no tam pieniędzy dużo nie mamy. Bo tam jak szała nic, ale mi się wydaje, że jak my myślimy, widzisz, o już kombajnie, czy coś? No, ten kombajn to wiadomo, czemu myślimy tak szybko, ale... No, ja tam myślę więcej chyba nad ciągnikiem niż nad tym kombajnem. Ale no... Nie wiem, ja bym szczerze kupił, żeby się nie bawić tego kombajnistę. Proszę niego. My się możemy, wiesz, też zrobić tak, że jeden z nas kupi. I tylko na przykład, no tak. Że ty kupisz, a ty będę ja ci płacił za usługę. I po prostu, że wiesz, na przykład przez pierwsze 2 sezony to ty sobie na mnie na tym zarobisz. No. No też nie głupi pomysł. No i to nie też. Wiem, zobaczymy. I to też byłoby takie niecodzienne, bo zazwyczaj wiecie tak jest, jak są sąsiady jakieś, no to nie ma tak, że sąsiad kupi sobie w czerwcu, a ja sobie powiem, o kurwa, trzeba też kupić kombajn. No. No. Nie wiem, ja chyba. No nie wiem jak. Zobaczę ile będę miał pieniędzy, ale ja szczerze chyba bym już kupił ten kombajn, bo już mieliśmy 2 sezony. Myślałem, że trochę dłużej będzie jakby bez kombajnu, ale. Po prostu bawić się. Ale no wiele rzeczy nas do tego zmusza. Tak. Więc... Kombajnista czasu nie ma, bo jeszcze u innych kosi. No. On to cały tam wiesz kosi u wszystkich, także wiesz. Ogólnie nikt tam nie wsi, nie ma ze wsi, tylko on ma. I sobie rządzi się. No. Także no ciężko z tym. Dobra, udało się to rozwieźć, także jakieś ci powiem 6 ton jeszcze powinno tutaj być tego. Także ja Łaki, ci to... ten stuk się powiększył. No, jeszcze tam dojdzie parę balotów. Ty mi powiedz, podpiąłeś, dobra, podpiąłeś, także ja ci to tutaj zostawiam, ty sobie załaduj i 11 możesz już lecieć. Ale ten stuk wygląda, nie? No tak, pięknie. Jakbyś mógł to z latarką, tylko nie chodź, bo to dziwnie się odbija wszystko. Już. Dobra. My sobie zasiadamy do Ursusika, mamy 15 minutę. Mati, ty wsiadaj sobie do 60 i sobie tam ogarnij. Jak widzicie, trawka już. To jest skończył. No tak, i ty na 11. Dobra. Sobie jej na 11, sobie załaduj, a my sobie elegancko bierzemy się za te siewy tutaj. No. Czekajcie, rozłożymy teraz sobie. Teraz trzeba posiać te 3 łoneczki i na wiosnę będziemy zaczynać sesiano polski. Czekaj, ile ja mogę... Sesiano, o, tak, sesiano,
Ja się nie mogę doczekać tego. Ogólnie trzeba będzie jakąś owijarkę chyba wziąć, kupić, tak myślę. Kupić nasze saldo konta i ty pomyśl, że coś to jest kupić. Ale to na wiosnę, to będzie pieniędzy miało. Oho, no pewnie. Na wiosnę do traktor trzeba kupić. No i ten, pasowóz. O, i pola. I pola. Oj, ci powiem, to nie jest. Oj, tam tak... owijarka dużo kosztowała nie będzie. Kupi jakąś używkę. Powiem ci tak. Na tej serii odczuwam, jakbyśmy trochę byli jak w realu. No. To na nic nie ma pieniędzy. Robisz, a pieniędzy nie przybywa. No bardzo fajnie. Tak mi się coś tutaj wydaje, że na tej serii po prostu tak tutaj jest. Dobra, jak ja mam w ogóle co to robić? Objadę sobie chyba z dwa kółka na razie dookoła, żeby te poprzeczniaki w miarę sobie tutaj porobić i już powinno wszystko być ogarnięte. Fajnie, bo teraz mamy z Matim, przez to, że ja nie mam starości, to troszeczkę możemy nadgonić, jeżeli chodzi o te nasze tutaj serie. Bo teraz już ile? To my żeśmy liczyli, że będzie odcinków w tygodniu? No, zależy. Czekaj, powinny być dwa z wieśniaków i dwa z sąsiadów, tak? No to tak będziemy się starać zrobić, żeby to tak wyszło. Czy na wyjdzie... pewno w tym listopadzie będzie więcej tych odcinków i z tych serii obu, bo chcemy tę serię trochę jednak ożywić. Przez to, że była przerwa taka długa. Więc teraz w listopadzie się tę serię grubo weźmiemy. W grudniu myślę, że ja bym coś na pewno, bo mi się wydaje, że w grudniu to już tej szkoły tyle nie będzie. To ja coś będę chciał pomyśleć, żeby tych odcinków wrzucać jeszcze więcej. Nie mówię, że to będą odcinki codziennie, ale żeby te 5, może 6 odcinków w tygodniu było. Żeby nie było, że ja powiem, że będę wrzucał codziennie, tylko że jak tam się zrobi jakiś częstuj, czy wypadnie coś, to nie ma wiele... Tak jak ja, że jakby nie robię codziennie, ale czasami pojawię codziennie, a czasami będzie tak, że nie będzie 2 dni albo ten. O. Tak zależy, nie? To jest właśnie z jednej strony dobre, bo jest dużo odcinków, a z drugiej strony dla was takie średnie, bo jest ta nieregularność na kanale. Bo tak jak wiecie, że na przykład są odcinki codziennie, to wy wiecie na przykład, że codziennie punkt 17, czy tam 17, 18 w tych granicach gdzieś będzie odcinek. Tak, ja muszę światło tu włączyć, bo ja tu nic nie widzę. A jeżeli my sobie postanowimy z Matim, w poniedziałek mamy dużo odcinków, to będzie poniedziałek, wtorek, środa odcinek, później nagle, skończyły się odcinki, następne odcinki będą, mgła nie znikła. Czego? No bo jest 13. O, najbliższe. No i na odcinku z sąsiada też nie znikła. To wyglądało głupio. Kurde, no dobra, to ciul. Bo chyba i nie włączę teraz. O, już się nie da włączyć. Nie włączę. A ciekawe, czemu ja teraz nie mogę włączyć, no dziwne. Dziwne, ale no. Zależy od miesiąca. No, dokładnie. A dziwnie to teraz jakoś tak wygląda. No nie wiem. I cały odcinek na tej mgle. Teraz bez tej mgły, nagle. Ja sobie tylko czekajcie, jeszcze wejdę. O, teraz trochę chyba lepiej. No ale dobra, trudno. Tak musi to zostać i nic się tutaj na to nie poradzi. Ogólnie ta trawka fajnie się tam sieje. Ogólnie nie wiem jak tobie, ale ja ten siewnik już mega polubiłem. Mi się nim fajnie sieje. Niby no, ja te 3 metry. Tamten... Ale to mnie wkurzał. Ale no, tamten też nie był 3 metry, ale jakoś tym się lepiej sieje. No bo tamten trzeba było rozkładać 5 lat. Nie lubiłem tamtego siewnika. Tego też trzeba rozkładać, no ale to już jest co innego. No tak. To. A czekaj, na ile to rozsiewało? No nie pamiętam. Nie, na 5, na 3-4 metry chyba. Nie, no gdzie 4, na 3. Albo 5 chyba. A raczej powiem. Nie pamiętam. Na ile to rozsiewało? Fajnie, bo teraz trochę więcej tych łonek będzie. Także więcej można akcji projeć. Na pewno u mnie w październiku jeszcze zobaczycie całą akcję sianokosy. Także to tam na to możecie już sobie wyczekiwać. W tym odcinku nie, ale ja z października jeszcze jeden odcinek na pewno będę miał, także możecie elegancko na to sobie tam czekać. 60 żeś zgasił? Nie wiem. Nie było potem, że paliwa nie ma. Jeszcze co? Jeszcze pieniążki, jakieś tam resztki nasze wydałem na... trochę ponaprawiałem nasze maszyny, oczywiście całych nie naprawiałem, bo byśmy się nie wypłacili. Ale lekko je tam ponaprawiałem, bo mówię tutaj, Władek ma dostać wpalnik przy takiej robocie.
Ja tutaj będę siał 60, tylko tam leciutko. Ciapek to tam w garażu, to tam dużo roboty przy nim nie trzeba, żeby go naprawić, bo tam w garażu jak ciągle stoi, no to nie ma co. Ale ty mi tylko powiedz, jak my będziemy chcieli sprzedawać te nasze ciągniki z T2, no, to jakby kiedy, w jakim okresie, miesiącu czy coś? Nie wiem, no... Szczerze mówiąc, ciężko mi jest o tym mówić. Znaczy, twoim ciapku to tam spoko, ale no... Ciężko mi jest mówić o Władku, ale niestety, no taka jest prawda, że musimy... Ja tam już się z nim pożegnę, bo to jedne z ostatnich jego prac. Ja tam się już dawno z ciapkiem pożegnałem. Serio, tak na serio, to... Nie wiem, czy w kolejnym sezonie już nie sprzedamy. No w sensie mi się wydaje, że... Jak kupimy traktor, no to i sprzedamy wtedy te dwa, że tak jakoś gdzieś koło wiosny. No, no ale co, to dwa naraz sprzedamy? No w sensie, no żeby, nie wiem, może jednego, mi się wydaje, żeśmy ciapka dali zimą, już go oddamy, bo i tak nam zimą się nie przyda, bo kabiny nie ma. A Władka na wiosnę, bo Władek niech się tam jeszcze porobi w tej zimę i... No dobra, no. I wiosną... Wiosną go chyba kupiliśmy, wiosną go sprzedamy i tak może zostać. No ja zrobiłem odcinek z przywozu po remuncie, ty sobie chcesz, to możesz go sprzedać, jak twój traktor. Tyle czasu, to przecież po dziadku jeszcze zostało. Mój Boże. Etam, nie rozpłaczaj. To dziadek tym jeździł, tym Władkiem jeszcze. Maciej będzie miał się ciężko pożegnać, będzie miał żałobę. Ale spokojnie, on nie umiera, on tylko będzie w innych rękach. No, się skończy jego żywot na tej serii niestety. No. No ale takie jest życie, no. Jakbyśmy mieli zostawiać te maszyny cały czas, to wam powiem, żebyśmy się nie rozwinęli nic. No w sensie rozwinęlibyśmy się, ale co? Nasz parkiet maszynowy w 200 odcinkach będzie miał 8 ciągników czy 9? No na przykład na M-Kryku, no to stwierdziłem, że tam nie opłaca się sprzedawać ciągników i ja już no mam tak, ale tam są ciągników. Konie wielkie. No ja też skończyłem serię na starości. No bo co, ja bym miał, kurde, sprzedawać ciągnik 300-konny za 30 tysięcy? No nie. To nie ma sensu. Już wolę niech on tam stoi, bo stoją niektóre ciągniki, już mało robi mi, ale już lepiej niech stoi, niż mam sprzedawać za grosze. No to tak, tylko że chodzi mi, widzisz, na przykład w takim przypadku, jak my... potrzebujemy pieniędzy, a no co, my i tak nie będziemy robić już tymi maszynami, to jest za małe. U ciebie widzisz, stoją maszyny po 300 koni, do nich coś jeszcze podepniesz. A tu widzisz, no co ja podepnę? Siewnik do Władka czy ciapka, ten? Czy będziemy jeszcze robić czy z kibówką pługiem jakimś się kupimy? Więc wiesz, to już trzeba tutaj myśleć bardziej przyszłościowo, żeby to jak najbardziej tutaj pozakańczać. Już tyle czasu minęło. Trzeba się pożegnać będzie. No. No może tak wyjdzie, że gdzieś w setnym odcinku akurat. No, coś możliwe. A ten jest 95, tak? Tak. 95, ty z października 96, ja z października 97. 98 to już wiosna, nie. Zima, nie? No to w 98 by poszedł ten ciapek. No i 99 to będzie ten, no. 99 będzie... U ciebie czekaj, wiosna. U mnie wiosna. No i setny to by była wiosna i bym sprzedał tego chyba. No to tak zrobimy, że w setnym. No to najwyżej w setnym odcinku sprzedam. Taki libuleusz serii i koniec Władka. No, a w 98 się skończy ciapek. Myślę, że tak. A, to najwyżej tak. Tylko, że myślę, że jak... że ten... Ale ja Władka chyba sprzedam w taki sposób, jak Whistler żeśmy sprzedali. Wiesz jak? No ja ogólnie myślę, ja nie wiem, ja chyba ciapka nie będę sprzedawał jako złom. Ja go chyba komuś opchnę za 3004. Może ktoś kupi. No Władka, no. To na pewno na złom nie oddamy. To jest po remoncie, po prostu to zrobimy kupi. Tak, że wynajmie się lawetę czy ten i komuś tam ktoś przyjedzie. Ja wystawię na OLX-a i może ktoś kupi, nie? No właśnie. To my mówimy, że chcemy sprzedać, nie? Ale to nie powiedziałem, że ktoś kupi, ale miejmy nadzieję, że ktoś się znajdzie. No. Ja dzisiaj jeszcze sobie ciapkiem porobię, bo jednak widzę, mam 25 minut odcinka, to ja sobie przyjadę i po tej trawie, bo chyba po trawie też trzeba wało ten brunować. Nie. Nie? Nie. Nie, no to kurde, co ja mam zrobić, czekaj. Tylko muszę pomyśleć. Talerzować nie. Orać już też mi się nie chce, bo już przecież orki robiłem. Co ja jeszcze mogę zrobić? Wozić żadnych balotów przecież nie będę, bo to już nie ten okres, że ja tu baloty zwoził.
teraz. No nie wiem, co może, nas... Możesz se pojechać i kosić. Co? Prawe. No nie chcę, bo chcę rozwalić cały odcinek, w którym będziesz i ty i ja będziemy tam działać. Że ja w połowie na przykład ci oddam już koszenie, ja później już zacznę przetrząsanie i tak dalej. Ale co ty dzisiaj robiłeś konkretnego? No siewy i wapno i ewentualnie... No talerzowanie już robiłem, zrobiłbym po tym wapnie coś, tylko że orki to nie chcę. Bo orka była w poprzednim odcinku u mnie. Więc no nie mam pojęcia, co ja mogę sobie na szybko teraz wymyślić, bo w planach było, że mi to trochę dłużej zajmie wszystko. A co, ty skończyłeś siać? No, ostatni przejazd robię. Aha. Co, 10 na godzinę jeździłem i jeszcze wolno i jakoś szybko po jak zasiałem. Szybko jakoś żeś to zasiał. No. Co by tu na szybko ogarnąć? Nawozy... To nie będę robił, bo nawet nie mam przygotowane. No nic, chyba muszę podpiąć... ten, ale lepiej zrobić talerzówką czy gruberem po tym wapnie? Po wapnie? Znaczy to i tak trzeba będzie orać, to ja bym zrobił gruberem już. To i tak trzeba będzie orać jeszcze. No wiem. Znaczy teoretycznie to już by można pługiem wjechać, nie? Ale jak się gruberem wjedzie, to później lecie lżej orać. No wiem właśnie. No dobra, to sobie pojedziemy i jedenastkę sobie zrobimy. Bo ja na jedyna... Czekaj, bo ja muszę skończyć. No to tam i tak tyle, co tam jeszcze więcej na pewno masz, to już nadrobione coś. I tak musimy jakby... No już na tamtym polu, gdzie rozwoziłem, nie chcę ze względu na to, że... ten. Że już tam robiłem coś dzisiaj, więc... Dobra. Oj. Lekko. Paletę bym przechycił. Dobra, pięknie. Dobra, ogień. Jedziemy tam do Matiego zobaczyć, jak mu to tam idzie. A ile w ogóle wapna ci starczy? Bez problemu. Oj git, chodziło. No, to ty tu dużo akurat nie jeszcze masz. Jeszcze trzeba będzie 92 zrobić. No to pojedziesz sobie tylko z tym jednym kursem, najwyżej doładujesz i tyle. No dobry. Mnie już będą pokończone wapna. No ja będę już dokończać te takie prace ten na pewno. No. Ale to fajnie wygląda, ej, po tych sojach mi się tak ściernisko podoba, ja nie wiem, czy ty masz podmienione, czy nie. No ja oryginalne muszę to podmienić w końcu. Ale te, to jest naprawdę gniecenie i to wszystko naprawdę przepięknie to wygląda. Jeździmy sobie te wolniej, te 10 na godzinę, co możemy tu na spokojnie jechać, żeby tu aż powoli, trochę głębiej puściliśmy i zobaczymy jak to tutaj nam wyjdzie. Chociaż jakbyśmy wpięli, o. Tak, tak będzie lepiej. Te 12, trochę większy pęd, lepiej te bryłki nam się tu rozbijają i jest w porządku. A ogólnie 11 jest nasza? Nie, no to jest dzierżawa przecież. Ja, to jest na wszystkim na dzierżawie. Cztery dzierżawy mam. A, czyli ogólnie wszystkie pola nasze, które żeśmy wzięli zanim zaczęła się seria, to są dzierżawy. Nic żeśmy chyba nie kupili swojego, czy kupili? Kupywaliśmy już swoje pola chyba. Czekaj, zaraz ci powiem. Ja no, 92 żeśmy kupili. No. Nie, 92? Tak, 92 żeśmy kupili. No, 4 dzierżawy mam do wykupienia. A. To jest koszt tam z 200 tysięcy. No, prawie. Czyli 190. 100 tysięcy to jest tamto pole i 9 dych tamto. No to ja myślę, że w następnym sezonie chcąc, nie chcąc, jedną dzierżawę już musimy wykupić. Ja bym myślał... Najchętniej wykupił właśnie 87. Ja bym wykupił. Albo można, no i tam las jest. I ten las się bawić, i bo tam dojdzie nam pola. No, to można tak zrobić. I wtedy z tym lasku też, wiadomo, a tak jak mi brakło pracy jakiejś czy coś, to można podjechać sobie do lasku. Tylko, że ja bym wtedy coś myślał, żeśmy, nie wiem, kupili jakiś samochód z jakąś taką mini przyczepą. Na sobie, co ma, że można było coś na niego też załadować, jakieś pnie. No, co samochód jeszcze kupić jakiś. No, ale chodzi mi o to, że kupić jakąś, jak już jedziemy kupować samochód, to kupić go z jakąś paką. No. Nie taki zwykły. My nawet samochodu tak na... Ej, ja sobie uświadomiłem, że mamy 100 odcinków prawie, a my nie mamy nawet w sumie samochodu, ani nic, motora nawet. No, rower mamy. Rower jedynie. Beka. No widzicie, no my jak chcemy gdzieś jechać, coś oglądać byliśmy, to albo żeśmy jechali ciągnikiem, albo... Autobusami żeśmy jeździli. Autobusem jechaliśmy raz i raz, gdzie jechaliśmy tam 200 km, to pociągiem jechaliśmy. No ale żeśmy musieli jakoś się zabrać we dwóch, żeby na rower, żeby dojechać na stację.
No, także widzicie, to nie jest takie wcale wszystko proste, jakby zakupić mogło się wydawać. Samochód, wszystko plusy wykupy. Są oczywiście tego. Kondycję mamy bardzo dobrą. Żadna powoli nas nie powali. Widać na odcinkach. Po drugie, na paliwo na samochód nie tracimy. W samochodzie się nic nie psuje. Rower to co? Co damy? Pedały są nowe, kupili tylko. Ten rower co tego od pierwszego odcinka jest i tak jest, jest. No. Jest, i... Jeszcze lampkę żeśmy mu wymienili, bo ostatnio nas strąbili tak, że prawie nas nie zauważyli, ale teraz mamy taką lampkę, że wszyscy jak jadą, to nam migają, żeśmy wyłączyli ją, bo tak świecimy. My jedziemy na tych naszych przysłowiowych długich, ale to tam nikt nie wie, że to są długie, to jest zwykła lampka. Także wiecie, to nie jest taka wszystko prosta sprawa. Kupimy samochód, przejedziemy się dwa razy, nagle rozrząd się wywali, skrzynia biegów się rozwali i co? Nie wiem płacić. To nie o co tu chodzi. A w rowerze co nam się rozwalą? Przerzutki? To będziemy jeździć na jednej. Dętka pierdzielnie i... No, to nam dwie dychy, tylko czy trzy. A w samochodzie jak dętka pierdzielnie, to w sensie nie dętka, tylko opona jak się przebije, to... To już jest problem. No to już tam trzeba zapłacić 50 albo 100, żeby to zakleili, albo jak już się nie da zaklei, to nowa opona. Także tu jest. Ja pod... Jeszcze jedno pole zostało do zwapnowania, to sobie zwapnujem. No. Czy mi nie starczy wapna nawet. No ale ile jest to, tylko tam dojedzie, ja sobie akurat... Trzeba będzie dokupić 3 tony i tyle. No i myślę, no, nie, a może sobie podjedziemy po prostu i nam nasypią te 3 tony na jedno RCW i akurat to starczy. Ja sobie mówię, zgruberuję sobie to pole tu i będziemy sobie mogli kończyć ten odcinek, bo mi tu zostały 3 przejazdy, także... No ja to się weźmie RCW, pojadę nawet pustym, załaduję całe, żeby nie musieć płacić jeszcze za transport. Za dostawy. A paliwo to i tak nam tam taniej nas wyjdzie, niż jakbyśmy mieli zapłacić za ten. No właśnie. Transport. A iż to seria podała. No i ja powiem tak, jeżeli odcinki są na spokojnie, bo dzisiejszy odcinek w sumie... Jest taki w 50% na spokojnie, na razie nie spieszy mi się, bo jeszcze nic nie ma. Bo jeszcze godziny nie wybiła ani nic. A wczorajszy tego odcinek też był fajny, chociaż po 20, czy tam której żeśmy nagrywali. Ale naprawdę fajnie, spokojnie wyszedł. Ja sobie tu na spokojnie, wiecie, 12 na godzinę. Gdyby nie miał odcinka, to już by mi się nudziło. No. Ale tak, to widzicie, ja sobie na spokojnie tutaj jadę. Piękna sprawa. No i prawie setny odcinek, trzeba spoważnieć. No. Ogólnie będę chciał, bo to Kamilka i tak się nie uproszę, więc będę musiał sam się tutaj nauczyć, bo my tu mamy fajne siedzonko z tyłu. Ja bym chciał, żeby tego mod na pasażera sobie tu zrobić. No tak jak widzicie, Matt teraz mógłby wsiąść, pojeździć, fajnie by to wyglądało, bo tu naprawdę te fajne siedzonko jest. Te pole 15 nie jest nawet głupie takie. Które? Te 15, o tu. Tak jakby mapy nie włączone. A, te tu. A ile ono tam kosztuje? Zobacz, no wszystko. Tylko ono tu jest też z kawałkiem lasu. No powiem tak, ja bym nie chciał, żebyśmy na przykład każdy las, co kupimy, zaraz go wycinali. Żeby zbyły też takie miejsca, bo tak jak ja na starości wszystkie prawie ugory zniszczyłem i później klimat stracił ten zdziechów. No. Więc tu tam, zobacz, a ile to ma arus? Pół hektara ma? Znaczy no, czekaj, ile to ma? 40, no pół hektara. No i fajne koło gospy, takie pół hektara by było pola. Nie głupi pole pomysł. Numer 8 jest nawet spoko. Dobrze, które jest to pole? Bo tam gdzieś za jakimś... a tam nie ma... Tam gdzie jest ta soja, to jest ta ósemka? No. Bo ja tu tylko widzę. No, fajne. No trzeba pomyśleć kolejnym polem, bo na wiosnę... Znaczy nie, no na wiosnę to już mamy zaplanowane pola. Więc... to my możemy już planować na przyszły sezon, żeby chociaż mieć plany. Ważne, żeby marzyć, też... a czas pewnić. Pole numer 18 jest fajne też. A w przyszłości marzy mi się, na pewno musimy kupić też pole numer 17, które ma hektar 20. Jest to spore. Gdzie to jest? Pole. Czekaj, muszę zobaczyć. Zajebiste żniwa by tu były. A tu? A mówię ci. A w ogóle co ty myślisz o takim czymś na przykład, żeby w przyszłości jakby były też dwa kombajny? Czy ty dążyłbyś do tego, żeby wymieniać kombajn na kombajn? Czy na przykład dokupić potem jakiś mniejszy? Nie, na tej serii, szczerze mówiąc, bym raczej wolał, żebyśmy mieli jeden kombajn. Mhm. Dwa kombajny, tak się... No nie, bo to jest jedyna seria póki co, wiesz, co my mamy razem. Wtedy by mogła być tak, że wiesz, poustawiamy sobie przyczepy i możemy lecieć na przykład na jakieś pole, bo gdzieś... Może w przyszłości, ale teraz na pewno nie. Mamy teraz gdzie? Co byśmy na pole? Pół hektara pojechali we dwóch? No to bez sensu. Nie ma co kosić. No.
No nic, tak to lecił ten odcinek. Ja tu robię ostatni przejazd, wracam na gospodarstwo i kończymy, bo mam tu ile? 37 minut odcinka, także akurat tyle, ile tutaj planowałem, tyle mi wyszło. W ogóle ile ty sąsiadu miałeś odcinka? Co? Ile sąsiadu będziesz miał odcinka? No nie wiem, jak to było wycinać na wszystko, 40 będę miał raczej. A, no to git. Coś koło tego. Jo, gicior. Z 8 cięć jest chyba do zrobienia. O. Pocięty odcinek, ale fajny. Dobra, to ja se tu dojeżdżam. I sobie kończymy koszyk wszystkich maszyn. Jak jedzie, rozjał mnie prawie. Także co widzowie, ja wam pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało, że łapeczkę zostawiliście. I do następnego odcinka do Matego. Trzymajcie się, z czołeczka i cześć. Cześć.